Hej, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Skorpie i tutaj drugi odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. I tak, ostatnio chciałem nagrać odcinek, czyli dzisiaj, ale niestety trafiły mi się trzy tocy w przeciwnej drużynie. Z tego był jakiś, nie wiem, Ramsey, Rooney, był Eto, Szczurle, no kurde, i szło szaleć, masakra. Ja zapomnę już o tym meczu. Dobrze, że w ogóle przerwałem nagrywanie, bo już mnie taki rage brał. 7 do jaja, no kurde, ja myślałem, że już normalnie z krzesła zlecę. I taki jest mój bilans i możecie się spodziewać, że zostanę w tej 10 rąbanej lidze. No nie ma co. Jak mi się będą tacy ludzie trafiać z tocami, no to przepraszam bardzo. No to coś tu jest chyba stanowczo nie tak. Moment, ja tu kogoś chyba jeszcze dodam. Mogłem popełnić pewien błąd. Nie wiem. Nie, to nic nie daje. Niech sobie zostanie Marquisio. Chyba popełniłem jakiś tu błąd. Dobra, Ogbana, idziesz tutaj. Nie chcę mi się, żeby tu pamiętały jakieś złote, zwykłe. A tego to byśmy zamienili rzeczywiście za jakiegoś... Nie, za tego byśmy zamienili. On by poszedł na przykład... Dobra, tak szybko to zrobię, żebyście musieli się rozglądać. No tu mi pewnie spadnie. Ty, nie spadło. Tylko będzie tutaj pewna wada. Kurde, nie. Niech już zostanie ten Barzagli. Niech już i tak będzie. Tylko właśnie będzie najgorsze to, że będę musiał mu kupić jakąś kartę tego kontraktu. Ale dobra, wywalone. Zaczynamy. I miejmy nadzieję, że tym razem mi się nie trafi jakiś koleś z tocami. Bo ja po prostu stracę umysł. Totalnie. No, obrona jest nieco słabsza, widzę. I tu jest niestety wada. O, nie, 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 nie. Ja, koleś z tobą... Te, aż mu nagle z powrotem wzięło. Dobra, już myślałem, że będzie miał lagi. Dobra, biorę takie zwykłe. No koleś, wybieraj, a nie baw się ze mną. O, gramy na moim stadionie. Oj, boję się, że będą tocy, boję się, że będą już... Kurde, musiałem wygadać toca. Jest Lewandowski, Royce. O Boże, czekaj, tu chyba będzie Bender. Kurde, nie. Szlag mnie już trafia. Ale dobra, może tutaj będzie mniej biedy. Może tu zaczną działać. Nie wiem, ale... No, no, faulujesz mnie, koleś. Tak nieładnie. O, tu coś widzę, że będzie cienko z nim. Bo zaczął mnie faulować. Te, co ty robisz? Kto ci pozwolił przerwę robić? Kurde, wracaj mi tu do gry. 70% posiadania piłki mam. No, widzę, że koleś... Trafił mi się w końcu jakiś noob. Godny mi noob mi się trafił. Dobrze. I tak ma być. Może go obiję. No, kolego, szybciej, bo ja czekać dłużej nie będę. No, patrzcie, on to zrobił celowo. Patrzcie, co za łysy ciul. Dobrze. Te, patrz. Przecież go zniszczę. Tylko dajcie mi... Te, patrzcie. Tutaj zbyt słabo mu idzie. Dobra, dośrodkowanie i nie wyszło. A, on tutaj będzie miał biedę. Oby mnie nie pokonał tylko. To będzie najlepsze. Kurde, Lewandowski. Pff. A, tu widzę, że jakiś noob ewidentnie, no. Dobra, no. W końcu ta gra jest jakaś sprawiedliwa. W jakiejś części, w jakiejś mierze. A, coś mu nie wyszło. Zeszło mu. Te, wy... No kurde, co przerywasz? Kurde, Gamoniu.
Matka cię nie nauczyła pokory. No i wyszedł! Jaki rąbany ciul musiał mi wyjść! No i zrobiłeś to celowo, no. Nienawidzę takich. Kurde, żeby cię matka wytępiła. Nie, no, ja po prostu nie mogę, nie. Super, super. Ale punktów nie dostałem jeszcze. To jest najlepsze w tym wszystkim. Że nie zasłużyłem sobie na punkty. Ale chociaż dostałem golda. To jest najważniejsze. Obra, jeszcze raz. Przecież nie zarobiłem na takim nobie. No ale i przez to właśnie. Przez taką właśnie głupotę tego kolesia Barcagli musi zejść. Super. Po prostu jestem zadowolony. Ale przy okazji Chiellini się zregenerował. Z drugiej strony jest dla mnie dobrze. Dobra, Barcagli sobie tutaj będziesz siedział. Po nagraniu cię jakoś zmontuję ładnie. Ale no, koleś mi to zrobił na złość. Ja po prostu takich najbardziej nienawidzę. To już zrobił tak celowo, żeby mi po prostu tylko zaszkodzić. No i ja wam mówię oficjalnie, że zaraz mi się trafi koleś, który będzie miał cały skład toców. No i po prostu. To już po prostu totalnie mnie weźmie szlak. O Boże, tutaj to już będzie masakra. Ja nie liczę teraz na wygraną. Te, koleś bez menedżera. Tu ma trochę zwarcie w teamie. Słaba ocena, ale ma tutaj dużo Portugalczyków. I tutaj mam wszelkie obawy, że może być źle. Dobra. Może tego ogramy. Może tego opykamy. Dobra, macie tu działać. Róbcie wszystko, co w waszej mocy. Dobra, Pirlo. Jakieś playsy im się chyba włączyły. Dobrze. No było blisko. Było strasznie blisko. Dobra. Może jak go pokonamy, to w końcu będzie coś ciekawego. A Samoa, no czarny Deklu, coś ty zrobił najgorszego. Kto ci w ogóle pozwolił tą piłkę wybijać? Dobra, czarny błąd. Nic za to nie poradzisz. Dobra. To było już dziwne. Wykop mi tą piłkę. Nie podawaj mu. Aż okazja, ale patrz, normalnie tank z niego. No podszedł sobie 300 na godzinę biegu i mnie wykopał. Już jeden Ruben mi wczoraj strzelił. Ruben Castro. Nie daruje sobie, jak mi ktoś znowu. Dobrze, Tevez. A z daleka pierdylni. Dobrze, Beto, o kurde, jaki bramkarz. Beto. Beethoven, kurde. Śmieszne. No kurde, znowu pewnie czarnego wina. Nie, chyba. Ale patrzcie, tutaj coś czuję, że robi słabsze playsy. Dobra. Wucinić. Kurde, ale walnął, ale niestety bramkarz był lepszy i obronił ten to już w ogóle nie wiem, co on to zrobił z moim piłkarzem. Dobra, no Tevez, dobrze, dośrodkowanie. I nie wyszło. No kurde, kop to Tevez! No idioto! Czemu żeś to nie kopnął? Tak jak ci kazałem. Dobra, tu mu piłeczka zeszła. Trzeba się bronić, bo tutaj koleś planuje już akcję na mnie zrobić. Dobrze, Buffon, bufoniasty. Jeszcze jako tako żyję z taką kondycją. Ale następnym razem muszę kupić jakąś kartę kondycji dla całego zespołu, bo widzę, że to będzie masakra, bo przynajmniej dla Buffona. Kurde, trzecie podanie zmaszczone. Broń to! Dobrze, łapaj to. A, widzę, że znowu się nam trafił jakiś noob. Tak bez obrazy oczywiście, ale to co było w pierwszym meczu. Te, będzie gol! Będzie gol! Jest gol! Dobrze Włócinić! Tak, zarąbał!
Z czego Skopniaka? No proszę bardzo, w końcu jakieś playsy się dzieją. Juventus się obudził. Od bramkarza. Super. No. No ten to jeszcze się aż na siatkę z radości wyglebił. No po prostu nie. Super, super. No, dobra robota, Bucinić. Aż ci kupię jakieś wzmocnienie z tego wszystkiego po meczu. Możesz być tego pewny, że dostaniesz jakieś wzmocnienie. Spadówka. Czy to jest okazja? O, tutaj to ja się nastrzelam, goli. Super. W końcu jakiś mi się noob trafił. Dobra, niech ktoś mi tylko podejdzie. Dobra. A, tam, kurde, no nie trafiło mu się. Piłkę na skrzydle. Ale tutaj widzę, że Portugalia nie robi playsów. No Markizio. podaj mu, no Marquisio, no coś ty zrobił z tą piłką. Kto ci w ogóle pozwolił? Ściga. Te, uważać, uważać. On tu może zrobić playsa. Delegowanie zbyt szybko Te, zaczyna ich wykop to, wkurzać. dobrze. Widzicie? W końcu jakieś noby. Może w końcu to Zbliża się pole wygram. karne. Może mi się trafi wygrana. Dobra. Niech ci już będzie Caceres. Dobrze Ale zrobił. mogłeś tak nie robić. Daję ci tylko takie ostrzeżenie na przyszłość. Wspaniałe Żebyś więcej. zwycięstwo Ło Juventus. kurde! Wielkie Te, uznanie łap dla to, Juve. dobrze, Dziękuję za Buffon. ten strzał. A, koleś tu nie ma ze mną szans. Już prowadzę jednym golem. I zawsze mogę jeszcze to bardziej przeważyć. O, proszę, Tevez widzę sobie radzi z nimi. Dobra, dośrodkowanie. Kiepskie dośrodkowanie O, no Juventus. kiepski, no, bo to był Tevez, a on jest napastnik, więc co się spodziewacie od napastnika dośrodkowania wyrafinowanego? Dobra, ale w końcu jakiś mi się trafił koleś, z którym mogę normalnie pograć. A nie, kurde, jakieś. Nie wyszło ci. Obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Te! Spalony dziwko! Spalony. No, Zawodnik zbyt dobrze. szybko trafił do piłki. Kici w oko. Co, chciałeś remisu? Nie ma, nie ma. No, dobrze, że sędzia zagwizdał. Bo już by było źle ze mną. Kurde. Ale pobudka, no, nie ma obrony w ogóle. Żadnej. Uderzenie, Dobrze, ale piłka bufoniasty, wpadła. dobrze. Jest rzut Tak ma rożny, pozostały być. fragment. Jak to wykorzystają? Spokojnie, nakarmię cię jakąś kondycją po tym meczu, bo ja chcę, żebyś ty tam. Lewandowski Dobrze, strzał. kurde, Strzał tu jest bramkarza. przytomny. Nie musiał się nawet ruszać. Dobra, Tevez, Tevez, Tevez. Nie maść mi tak akcji, nie Piłka maść. prosta. O kurde, coś szykuje się i Ktoś tu to. prowadzi. Ruben Amorim. Podło, podło. Udało mu się dosięgnąć. No nie udało się, pomijaj to. Ale to podanie było No, proszę niewinne. bardzo. Jak to wygramy chociaż 1-0, to już będzie radocha dla mnie, bo to będzie wygrana pierwsza. Dobra, Markizio, biegnij. Teraz podaj do tego. Co spalony? Kurde. Był spalony? Dobra, był spalony, niech będzie. O Boże, Boże. Się trochę namęczę, ale już to nie będzie jakieś 7-0, 3-0. Może w końcu ja będę wygrywał. No przecież zasługuję na to. Zbudowałem w 5 dni cały skład Juventusu. No to powinien robić playsy. Dobra, z daleka. No dobrze, mamy rzut rożny. To najważniejsze. Jego portugalskie śmiecie słabo biegają. Więc nie liczę na to, że będzie zagrożenie. Obrońcy za niego obronił. Musiał stanąć na brameczce, bo kurde, jego bramkarz to jest jakieś kurde oferma. No, 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 no. Spadaj mi stąd. Won. Tym strzałem Pff. Juventus zaczął Te, atak. te, 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 te. Dobrze. O Boże. Takimi strzałami O Juventus Jezu. Tu pokonany. postraszył mnie Nowy trochę. komentator prezentuje nam Ale. statystykę meczu. O Juventus kurde, zdobył co ty dwa robisz? strzały, Co ty ale robisz? więcej strzałów Ło! nie zdobył. Niewiele brakowało, ale mu się nie udało. Dobrze. Dobrze. Gwizdaj sędzia, gwizdaj już. O, może jeszcze innego gola, może jeszcze innego gola, może jeszcze innego gola. A pierdylni. Będzie rożny. Na koniec pierwszej połowy. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. No, dokładnie. Piłka poza boiskiem i A, pewnie walnij wszędzie. mocniej. Dobrze U, wygląda to z dala. wypiąstkował tutaj. A, walnij tak z mocnego kopniaka. Te! Spalony, no kurde, zrobił mi na złość. Te! Co mi wychodzisz?
No to kolego, wygrałem. Ale no kurde, z drugiej strony zrobił mi na złość. Dobrze, Buffon, dobra ocena, no. Dobrze, mnie się podobało ogólnie. Kurde, no i 3 punkty, dziękuję bardzo. No w końcu jakaś sprawiedliwość. Koleś wyszedł, zrobił swoje, ale to był niepełny mecz i to mi się nie podobało. To mi się ewidentnie nie podobało. No kurde, jak kurde gram z jakimiś tocami, to ja muszę stękać i płakać, ale nie wychodzę z gry, gram do końca. Ale kiedy ja muszę grać z jakimś nobem, to tamten wychodzi po to, żeby mi zrobić na złość, ale dzięki czemu wygrałem. Dobra, ale żeśmy dostali trochę końców. Zagramy jeszcze jednego mecza, bo to było za krótkie, stanowczo. Czekaj, coś tu porobić, jakieś zmiany. Nie, zostawiamy wszystko tak jak było i jedziemy, co mi tam. Ale wygrana była i jest. Naliczyło mi 3 punkty, ja się cieszę. Myślę, że wy też się cieszycie. O, kolejny jakiś mi się trafił. Dobra, gramy. I żeby mi się tym razem znowu trafił jakiś noob żałosny. Tu zajechało Hiszpanią i tutaj będzie problem. Tu już będzie rzeczywiście problem. Jeżeli oczywiście oni będą robić playsy. Dobra, 3 mecze w jednym odcinku? Możliwe? Możliwe. Koniekus Team. No dobra. Ten opomin to. Nie chce mi się tego oglądać. O, ma Valdeza. No, to będzie słaby bramkarz, bo Valdez jest słabiutkim bramkarzem. O Jezu, tu mi się już zmaściło. Ale tu widzę, że też nie robi playsów wielkich. I może mi się trafi gol. O, Puyol. Pozdrawiam Erpiego. On tam ma Puyola na koncie. Dobrze? No nie, nie walnął, ale było blisko. I znowu mamy łatwiej. Mam takie wrażenie, Alexis. Pozdrawiam jeszcze raz Erpiego. O, nie wyszło. Dla kogo? Aha, dla mnie. Dobra. Dobrze, podał. Biegnij, biegnij, Wucinić. Wuciek, no wypchnęli mnie. Cioty rąbane. Mark Bartra. No, no tutaj widzę, zajeżdża typowo tymi Hiszpanami. Won mi stąd. Te, co mnie pchasz? Faul, Alonso. Kurde, grać nie umiesz. Matka cię nie nauczyła tego, żeby nie faulować? Ale chyba nie. No nie, no tamten podszedł i wszystko mi zniszczył. Te, pilnować się, o kurde. O kurde. No nie, już się zaczyna, no kurde. Sanchez. No i ja nie mogę, Buffon! Buffon, naprawdę musiałeś mi to zrobić. No ale z drugiej strony by nie dobiegł, no to w sumie mieliśmy pecha. Ale no kurde, no grać ludzie. Dobra, no patrz, no i tu już będą problemy, nie ma co. No i to przegram jeszcze. Chyba, że zrobię jakieś zmiany w drugiej połowie, ale no kurde, no powinienem to wygrywać, no. David Villa, kurde. Wykop mi to. No. Nie, ja ci nie dam drugiego gola. Nie, nie myśl o tym. Zapomnij. Dobra, Wucinić, biegnij. Biegnij, Wucinić. Zapieprzaj. No czemuś ty się zatrzymał? Czyś ty głupi jest? Upadłeś na głowę? Masz biec, nie zastanawiaj się, co ci przeszkadza, tylko... Weź to wykop, dobrze. Tylko może nie w jego stronę. Nie w Puyola. A Samoa, ja ci już coś mówiłem w poprzednim meczu, nie rób mi tak. Bo tylko mi robisz na złość w ten sposób. Kurde, no. O, tutaj za szybko biegają. O, dobrze. No, wykop to, dobrze. Doskonale. Ale mogę to jeszcze zremisować, jeżeli się postaram, no. Alexis, kurde. O, nieporozumienie. Albo i nie. Dobrze.
Ale dlaczego? Dlaczego podajesz do nich? Jak kurde wiesz, że tam nikogo nie będzie z twoich. No i zaraz będzie kolejne środkowanie. O kurde. A to co to miało być? Jakieś triki z capoeiry? Dobra, dzięki za podanie. Włócznić zapieprzaj. Te! Jak dla mnie to już powinien być faul. Tevez, no kurde, co się z wami dzieje, napastnicy? Nie umiecie nawet prostych podań zrobić. Dobra, podaj mu, teraz biegnij. Pepe, Pepe, Pepe. Dobrze, Pepe. Dobrze, Pepe, pchaj się. Dośrodkowanie. I... no kurde, Valdes to musiał obronić, a on jakoś tak dziwnie kretyńsko strzelił. Dobra, Marquisio, no pchaj się z tym Edu, kurde, nie wiem. Chyba jakiś edukacyjny ciul. No, pchaj się. No co to było? A, i jeszcze cyfra 34 mi się zbugowała. Super. Nie wiem czemu. O, Chabi Alonso, kurde. Chabi, Chabi, czy jak mu się... Dobrze. Dobrze. Aha, ale rożny mają. I to będzie źle. Bronić to. Dobrze, dobrze. No, podaj to gdzieś. Ale co ty robisz, Asamoa, czarny, bo cię zaraz wymienię poważnie. Dobra, Pirlo. O, dobrze, dobry place. Teraz okazja, do zremisowania. No kurde, wyślizg mi tu zrobił i... trzeba było wcześniej kopnąć Valdes. Czy tam... a, widzicie, za bardzo się skupiłem na bramkarzu. Weź to, kopnij, dobrze wucinić. Co ty robisz, Lichtsteiner? Ja cię zaraz wymienię za to, co zrobiłeś. Kurde, niech mi tylko strzelą gola, to ci zrobię naprawdę kastrację. O Boże. Nie! Kurde, łap to, Buffon! Wypierdul mi to. Dobrze. Jezu, no. Zremisujcie to chociaż. No, czy to takie trudne? O, Puyol, Carles, kurde. Co mnie to interesuje, jakiś Puyol. Kurde, muszę uważać. No i znowu dośrodkowanie. Nie udało im się. Dobra, biegnij Tevez, biegnij. Spokojnie, na spokojnie Tevez. Kurde. Podaj to i jakoś porządnie. No Marquisio. Dobrze Pirlo, ten to chociaż walczy o tą piłkę. A reszta to nie wiem, taka obojętna jest. No Tevez. Jeszcze raz, a pójdziesz na zmianę. Poważnie ci mówię. Nie mogę sobie pozwalać na takie wasze błędy. Dobra. Dobrze zrobiłeś, czarny. Tylko, że oni teraz mają okazję dośrodkować. A i znowu. Znowu może ma zrobić dośrodkowanie. Coś tu kombinuje. Za dupcy teraz, mocno. Dobrze. Podanie. No wucinić, kurde, naprawdę. Dobrze, biegnij, biegnij Cielini. O kurde, może być 2-0, jeżeli teraz tego nie obronię. Dobrze. Kurde, spudłował. Ale nie mogę tego przegrać, no przecież ten koleś mi ledwie jednego gola mi strzelił. Dla mnie to jest noob. Ja go muszę pokonać, tylko najpierw jakieś zmiany dorobimy w teamie, bo to jest w ogóle katastrofa. Dobra, biegnij, biegnij, wucinić. Kurde, wucinić. Ciągle ci tą piłkę zabierają. Ty masz naprawdę, koleś, jakieś, nie wiem, problemy ze sobą. Juan Fram. Dobra. Przecież to jest do wygrania jeszcze, bo do zremisowania przynajmniej. No i kij. Kij z tym. Dobra, robimy jakąś szybką zmianę. Buffon jeszcze tam jakoś może przetrzymać, ale Samoa, no nie ma mowy. Dobra, Isla, wejdziesz za niego. I... no i Tevez, chociaż nie, wucinić, wucinić, bo on tu więcej popełniał błędów. I niech wejdzie Osvaldo. Jakieś jeszcze mogę dokonać zmiany, czy starczy? Dobra, starczy. Jakoś to przetrzymamy. Dwie zmiany wystarczą. Jeżeli to teraz zremisujemy, albo nawet przebijemy ich, to będzie nasza druga wygrana.
tylko musimy się o to postarać. Okej, okay. Zrobiłem tu szybkie cięcie, bo nie chciałem, żeby mi w czasie meczu wywaliło nagranie, bo mam ustawiony limit pół godziny. I po prostu tak spojrzałem, a może zrobię tutaj szybkie cięcie, żeby to jakoś było. Kurde, on też pewnie jakąś zmianę zrobił, albo nawet nie zauważyłem tego. Nie wyszło mu. Widzę, że teraz będzie grał na czas. Byleby mieć ten jeden punkt. Dobra, dobra, no co ty robisz? Aleksisowi trzeba zabrać tą piłkę. Dobra, Cieni, wykop to. O, dobry, dobry, dobry. Oswaldo, Oswaldo, biegnij, biegnij, dobrze, zrobisz dośrodkowanie. Jak ci się uda. O kurde. LOL. Czyżby chciał sobie samobója strzelić? Tak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Ten gonić Willę, gonić. A, i już zmaścił. Mamy dużo czasu. O, okazja, okazja. Lub nie. Co się pchacie? Faul, ludzie, faul. No. Dobra, Pirlo, jakoś to wykop. Marnie. No przecież ja myślałem, że Valdes tu będzie failował, a on tu widzę broni wszystko. Nie wiem, ma po prostu farta. No nie dogonisz Willi. Nie ma co. Dobrze. Dobra, Tevez, biegnij. O, to było dobre. Tylko niestety to ci nie wyszło. Podaj mu, dobrze. No, tu do niego i on to dośrodkuje. Tevez, dośrodkuj, to dobrze. Kurde no, Marquizio. Na co żeś tam podchodził? Tyś jest napastnik. Jak chcesz, to ci mogę dać pozycję napastnika. Nie ma problemu, no. Tylko mi to powiedz, ale następnym razem mi takich numerów nie rób. Ale podanie zrobił z góry. Dobra, Oswaldo walczy. Oswaldo walczy o remis. Z daleka. O Jezu! Nie! Ale przecież... No kurde, jaki pech zasrany. Ale jest rożny. Jest rożny. Okazja do strzelania. Znowu rożny? Tak, znowu rożny. Kolejna okazja. No nie. Kolejny rożny. Super. No strzelcie w końcu. Trzy razy i nic nie wyszło. Te! Co to było za podanie? Weź mu, zabierz tą piłkę. Przecież to idzie zremisować. No, bez jaj. No, uff, dobra. Lepiej, żeby to podać do kogoś z przeciwnej, niż ją wypuścić spoza pola. Kurde, dogoń go, dogoń go. Zwalaj mi stąd. Te! Faul, kolego. Pirlo, Pirlo, biegnij. Podaj mu. Te, chciał mnie sfaulować. Już nawet... On już nawet szykował się do wślizgu. Te, co ty robisz? Kurde, znowu chyba chcę wyjść. Albo próbuję jakąś zmianę zrobić. Czekajcie, może też tu wprowadzę jeszcze jedną zmianę. Oj, Tevez tu zmęczony. I to mi się nie podoba. Marquizio, co tu mogę jeszcze zrobić? Vidal, Pogba. O, możemy Pogba jeszcze dodać. Albo... Czekajcie. Nie no, damy Pogbę za... Czyli Pirlo, czy Marquizio, dobra. I już nie mamy zmian. Aha, on zrobił to celowo. No, widzę, że dupek z niego jak nic. Dobrze, dośrodkuj. O, dzięki. Przy okazji będzie zmiana. On też pewnie jakąś zmianę zrobił, nie? O, też ko... ten to już wszystko tu dał. Wywalił najlepszych piłkarzy. Te, kurde, zablokowali mi to. O, sama, kurde, jakiś... On gra na czas, on próbuje teraz trzymać wynik, byleby mi po prostu to utrudnić. Ciekawe co się stanie, jak mu strzela gola, no, po prostu... Te, faul! Pizdo, czerwona. Dlaczego żółta?
Przecież powinien dostać ten kucyk pony czerwoną. No patrz jaki gnój zasrany. A mi to będzie teraz faulował, no. I będzie robił wszystko co w jego mocy, byleby nie dopuścić mnie do pola karnego. Dobra, nie wyszło ci. Koleś, jesteś słaby i tak. Dobra, idź, idź Oswaldo. O, dobrze. Kurde, idź. No nie. Co tu się dzieje z tą piłką? Takie zamieszanie jest. No mam 15 minut niecałe. No muszę chociaż zremisować. Muszę coś zrobić. Poważnie. Dobra. Masz tego rożnego. A i tak nie strzelisz. Nie ma na co liczyć. Dobra. Wyrąbane. Kurde, bo mi tu będzie faulował. Tevez, Tevez! Kurde, dlaczego żeś to spudłował, no? Kurde, no. Byłby już remis. Tak niewiele brakowało. Nie chcę tego przegrać, naprawdę. Ja chcę to wygrać, mieć wyrównanie dwóch przegranych z dwoma. Tak, kto fauluje? Wykop to. Kurde, co ty robisz? Jakie to było głupie. Nie, nie będzie gola. Zwalaj mi stąd. Dobra, skup się, bo jesteś trochę rozproszony, Skorpio. Dobra. Sytuacja awaryjna. Ale obronił, dobrze. No jedną bramką, no przecież to można zremisować. Dlatego powtarzam, dobrze Buffon. Na pewno, na pewno. I znowu rożnego mają. Kurde, a mnie to już po prostu zaczyna Dobrze Buffon. Nie! No nie, przegraliśmy. Dobra. Walić. Ale mamy mamy jedną wygraną, mamy jedną przegraną i troszeczkę zarobiliśmy, no trzeba przyznać. Dobra, Tevez, Tevez, ty żeś to zawalił, twoja wina, na kij żeś tak celował z daleka, no po prostu zamorduję cię już za to wszystko. Dobra, może jeszcze to jakoś spróbujemy z jednym golem wyjść, bo szkoda tak bez goli. A już najgorzej jak... Dobra, no a Saidi, kurde, jakieś... Nie. Dobrze, Buffon. Obronił. Ale znowu mi mogą strzelić gola i będzie 3-0. Naprawdę? I znowu 3-0. Znowu. Dobra, wyrąbane Hiszpanki, głupie. Dobra. Kici w oko. Gwizdaj sędzia, gwizdaj. No i co mnie to interesuje, ale sędzio już gwizdaj. No zarąbiście, ja myślałem, że to łatwo pójdzie. A tu nic. Już mnie tak wkurzyli. Taki rage mnie już bierze, że już to jest po prostu koniec świata, no. Ale jakoś meczyk w końcu nagrałem. Może nieco dłuższy będzie niż zwykle, bo zawsze to były po 20 minut, a teraz będą dłuższe. No nie, no po tym meczu to ja im muszę kupić kartę kondycji dla całego zespołu, bo oni tutaj normalnie kwaśnieją. Dobra, super, super, że Hiszpanki tancerki wygrały. Buffoniasty jak zwykle się wykazał. Okej, okay. No i super, o, dostaliśmy kolejne 3 punkty za przegraną. Chociaż nie, dalej mamy 3 punkty, tylko spadek jest. No i do awansu. Ile punktów? 6 punktów nam brakuje. No to ja nie wiem, czy ja dam radę. Ale tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie. O, i mamy już 2 kafle, trochę się wzbogaciłem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie długiego odcinka, no bo raz mnie wywalało. Raz tutaj koleś wyszedł i dostałem trochę kasy. Potem znowu koleś wyszedł z wygraną dla mnie. No i teraz przegrałem, ale jest dobrze. Czyli tak czy inaczej wyszło na dobre.
Jeżeli Wam się spodobał ten mecz, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Aha, no super, też się cieszę. I ten drugi skład, jaki buduję, nie powiem Wam, możecie zgadywać. W komentarzu piszcie, który będzie jako drugi skład u mnie. No i trzymajcie się, na razie. Yo, do następnych meczów.